Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie dziadzia. Słuchaj, drugie podejście, jeżeli chodzi o Neoxal Ceramic Pro. Tamtym razem coś nie poszło, nie wiem. Niby później popełniłem aplikację na mokro, taflowanie było. Stwierdziłem, że podejdę, podbiję jeszcze raz. Ten błotnik został konkretnie liźnięty. Tutaj był test pasty na futerku, także taki one step. Nie wiem, czy film już był, czy nie. Jeżeli był, to raczej tak, czy tak, jak był, czy nie był, propozycja się pojawi. Także wyciągnięty na maksa, zostały tylko takie totalne grubasy. Aplikuję bardzo, mikrofibrą z bardzo krótkim włosem. Docieram i zostawiam. Tak jak Grzegorz mówił, 6 godzin, po 6 godzinach się utwardza i dostaje połysku. Zobaczymy, czy pojawi się szkiełko, jak będzie z hydrofobowością i oczywiście jak będzie z trwałością. Gruz nie robi dużo kilometrów, robi bardzo malutko. A tutaj co fajnego siedzi. Nie wiem, czy film był. No właśnie, nie wiem, czy był, ale no, tu jest ostra sprawa. No dobra, lecimy. Zobacz, jaki bączek fajny. Raz, dwa. Rozprowadzenie. I tylko do tego napisu tutaj. Kurczę, mogłem sobie założyć lampkę czołową. No nic, rozprowadzam. Ok, widzę, że już się produkt kończy. Odwracam i docieram. Mam nadzieję, że to jest poprawna aplikacja. Widzę, że tu smuży. Tak, jest ten opór, stawia ten opór. Tak jak mówił Grzegorz, później idzie lepiej. No jest opór, jest, tak. Nie jest to idealna aplikacja, niestety. Ale trzeba przebrnąć przez ten opór, oczywiście delikatnie, żeby nie narobić sobie. O, i jest. Teraz już jak ją dotarłem, odwracam mikrofibrę. Tak, teraz już odpuściła. W pewnym momencie jakby się skończyła i teraz idzie gładziuteńko. Ok, no dobrze. Idealnie. U mnie, słuchaj, u mnie dzisiaj jest wrzesień, dokładnie 23 września. Zobaczymy, jak długo produkt posiedzi. Auto robi naprawdę małe przebiegi, także mam nadzieję, że bardzo długo, tym bardziej, że jest to przedni błotnik. Powiem ci, że coś się dzieje, nie jest lepiej, przeszkliło, rzeczywiście. Kurczę, nie wiem, możliwe, że tam na tamtym błotniku, przez to, że tamta powłoka siedziała i tam ona dodała takiej chropowatości i co bym tam nie położył, to jest zero poślizgu. I może dlatego, może to była przyczyna, że ten produkt się nie przyjął. A ja już tutaj widzę, że coś się... Nie, kurczę, no jest całkiem fajnie. I powiem, że tu coś leży i ten produkt mega przyciemnia, a ten rzeczywiście już widzę, że idzie w szkło. No dobrze, tak czy tak, myślę, że kropling po mojej wypowiedzi. Ja dziękuję ci za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! No niestety, test króciutki, pierwsze mycie i tak naprawdę moim zdaniem produktu już praktycznie nie ma. Tam gdzie niegdzie coś tam, jakaś tafla, coś tam się dzieje, ale bez rewelacji. Tak naprawdę żenada, niestety. Grzegorzu, w twoją stronę. Ja jestem obiektywny i tu nie o to chodzi, żeby czernieć jakąkolwiek firmę, bo 1.61 siedzi jak wściekły. Cimesik. Tutaj 111 niestety, czy Pro
ceramik, czy właśnie ta powłoka 111. U mnie się nie sprawdziło. Ale, żeby nie było... Znaczy, tu nie o to chodzi, żeby oczerniać firmy, bo ja już to nieraz powtarzam. Ja chcę być obiektywny. I jak dany produkt jest super, według mojej subiektywnej opinii oczywiście, to jest dla mnie super. Jeżeli coś mi nie leży, też to pokazuje. No to z tym niestety trzeba się liczyć. I Grzegorz się z tym liczył. To co? Szacunek w twoją stronę, bo nie będę ukrywał, jest kilka firm, które... no... Jedni to chcieli tak, żeby już natychmiast, bo będzie oglądalność, tak jakby mi na tym strasznie zależało. Ja się tym bawię. Ale Grzegorz wysłał mi kolejną paczuszkę na Oxala, niby poprawiona już na maksa. Także Grzegorz, w tym roku prawdopodobnie nie dam rady. Już jest u mnie teraz koniec października, pogody w garażu mam teraz w okolicach 20, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że auto będzie jeździło, a jest paskudnie. Będzie deszcz, no i te temperatury poranne 6 stopni, 5, więc myślę, że może się nie przejąć, a nie chcę, żeby było później zarzucane, że warunki. Chcę to zrobić jak najlepiej, czyli poczekam do przyszłego roku i ruszę, mam nadzieję, z wielką pompą z tym produktem i że w końcu okaże się, że jest perełka. I tego właśnie życzę. Tak wygląda paczuszka, więc w przyszłym roku ruszam, Grzegorz, z twoją paczuszką. W tym roku prawdopodobnie mi się nie uda, chyba że warunki będą na tyle sprzyjające, że stwierdzę, że uderzę w tę powłokę i w ten reloadzik. No dobra, myślę, że będę kończył. Po raz kolejny, żeby nie było, chciałem pokazać, że ten produkt niestety no dupy nie urywa. Wybacz za określenie, ale no co zrobić? No życie, no kurczę, no jak mam być obiektywnym, to jestem obiektywny. I to nie tak, żebym sobie wybierał firmy. Po prostu coś mi nie siedzi, pokazuję. Coś mi siedzi, też pokazuję. No dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!